Siemanko, moi drodzy. Jak widzicie, wspieramy strajk rolniczy. S8 Jerzewo stare. Tak, a co? Jesteśmy razem z rolnikami. Jest drugi dzień strajku. Jak widzicie, ludzi tutaj jest od groma. Zaraz będziemy oglądać tam live'a bodajże kanału Zero. Tutaj u nas Dafik stoi, pokaż, że Dafik stoi. Widać Dafika? Ciekawe, czy widać, bo jest ciemno. Niektórzy w ciągnikach odpalone mają, trochę się grzeją, bo no tak już długo dobę siedzą. Wczoraj nie mogliśmy, mieliśmy trochę spraw. No ale ty byłeś. No ja byłem w sumie chwilę wieczorem na światełku. To, że rowerem przyjechałeś, to rowerem, ale byłeś. W życiu rowerem nie przyjechałem. Ty tam jakby coś z tyłu jechało, bo zaraz mnie tu zrobi bum bum. To już ostatni dzień protestu. Tak, jutro 9:45 bodajże zakończenie. Ładnie, ogólnie naprawdę bardzo dużo osób się zjednoczyło, bardzo dużo rolników. Tak jest, frekwencja dopisała. Tak, patrzcie, cały czas idziemy, ciągniki po tej i po tamtej stronie i stoją. No fajnie. Miejmy najważniejsze nadzieję, że coś to po prostu czymś skuramy. Co, zawracamy się? Tak. Jeszcze tam tyle ciągników. No to pokażemy w tą stronę jeszcze trochę, potem w międzyczasie co się będzie działo. Tak jak widzieliście tam, jak ktoś mówił, zobaczcie, ile tam stoi. Mam nadzieję, że ta kamera coś tam, że Adrian nam, wiemy, że sprzedał gówno, ale może coś tam nagram, no to po prostu będzie czarny ekran i lektor. Z informacji e-book. Z informacji z dnia pierwszego było na pierwszym dniu 1200 maszyn, 1200 ciągników. Tak więc mobilizacja jest, zobaczymy, czy coś to pomoże, ale wspieramy. Tak, my też dzisiaj planujemy całą nockę walnąć. Fakt faktem, jutro tam z rana musimy być w Siedlcach, no ale tak zrobimy, żeby wyjechać stąd, tak, żeby dotrzeć. Niestety strajk strajkiem, no ale coś też musimy trochę robić. Tak, musimy pracować, też coś do garnka na rodziny nasze włożyć, jak to mówią, nie? Ale tak wspieramy jest, jak możemy. Także idziemy teraz bliżej zobaczyć, co tam się dzieje. Słyszymy, że to jakaś muzyczka gra. Zaraz, o, ktoś teraz przemowę daje, także... Skaczemy tu? Dobra, idziemy dalej. Tu skoczymy. Także jesteśmy właśnie obok Łukasza i Przemka. Zobaczymy, co chłopaki mają nam ciekawego do powiedzenia. Mam nadzieję, że będzie coś widać. Złapaliśmy naszego tutaj kolegę. Głośnie tylko gadajcie. Ma gospodarstwo rolne i chciałbym parę słów powiedzieć od siebie na temat tych protestów. To nie powinno być tak, że my tutaj stoimy, marzniemy, przyjeżdżamy swoimi ciągnikami w deszczu i walczymy o swoją sprawiedliwość. Z tego powodu, że mamy ciężką pracę, którą wykonujemy czasem 24 godziny na dobę. Zdarzają się takie prace w sezonie, a walczymy o swoje, żeby przetrwać. Produkcja roślinna jest po prostu na zero opłacalna. Nawet w tym roku chodzi o minus, zwracając uwagę na drogie nawozy w tamtym roku. Po 5 tysięcy za tonę. A co się dzieje? My swojego sprzedać nie możemy, bo zboże przyjeżdża z Ukrainy za tanie pieniądze. Rolnicy strajkują tam na torach i mają rację. Tak samo my tutaj, chociaż jesteśmy z produkcji mlecznej, ale wspieramy ich, bo mamy też swoje problemy. Takie jak unijne zasady, zielone łady, różne rozporządzenia, przeorywania na czas, które nie powinno być, bo nie da się tego wykonać w tak krótkim czasie. No bo Przemek, ugórowanie ogólnie, bo za tym ugórowaniu całym. No to nie powinno być tak, jak to przykład z tym ugórowaniem, że przykładowo mamy 100 hektary, to 4% mamy nie obrabiać. Za drogo płacimy za ziemię, w naszych szczególnie okolicach, ale nie tylko w naszych okolicach, bo każda ziemia jest droga na swój czas. I nie powinno być tak, że my mamy coś ugorować, bo oni tak chcą. To niech oni się zrzekną 4% swojej wypłaty na rzecz jakichś chorych dzieci czy czegokolwiek. I wtedy zobaczymy, czy będzie im tak przyjemnie, jak my mamy oddawać swoje. Właśnie, zgadza się. Przemek dobrze gada, okoliczny nasz rolnik. Ogólnie też tak samo, jak Przemek powiedział, to można przełożyć też na branżę transportową nawet. Jak załóżmy, ktoś, firma ma 100 ciężarówek, jakby przyszło z Unii, żeby kurde 4% z nich, to 4% po prostu stoi tych ciężarówek. Tak, no to ile jest? Jaki to jest zarobek? Ktoś
pokoleniami pracuje, czy na firmę transportową, potem oddaje następnemu pokoleniu, czy jakkolwiek, żeby dalej ta firma istniała, inwestuje w to, a potem, kurczę, przychodzi jakiś rozporządzenie z Unii, że masz 4% swojego wyłączyć. No nie może tak być, musimy z tym walczyć i myślę, że wygramy. Tak jest, także jesteśmy razem z rolnikami właśnie tutaj dzisiaj, ostatni dzień strajku w Jerzewie Starym. Miejmy nadzieję, że coś to w końcu zmieni, także do zobaczenia. Tak jest, moi drodzy z miasta, zrozumcie też, że nikt tu nie stoi po to, żeby sobie tylko postać. Wspierajcie nas i bądźcie też razem z nami. My robimy to dla wszystkich, nie tylko dla siebie. Tak jest. Także dziękujemy za rozmowę i uciekamy dalej. Na razie. Panie, widzowie. Co pan rolnik ma nam do powiedzenia? Co ja mam do powiedzenia? Głucho, zimno, ciemno. Ile czasu już tutaj pan stoi? Ile trzeba? Od wczoraj 9.45. Jak się z tym czujesz? Zajebiście. No. Zmieni to coś? Mam nadzieję.